posłów, jaki sprawił się z Andrzejem Głotą, chyba zadziwił wszystkich. No, znaczy, bałem się, że będzie niestety takie, a nie inne rozstrzygnięcie tego piętnastka. Bałem się z tego powodu, że cenię, szanuję Andrzeja Gołotę, bardzo dużo zrobił dla polskiego boksu i nie chciałem, aby tak się z ringiem żegnał. Prawdopodobnie jest to jego ostatni pojedynek, chociaż mówienie w przypadku Gołoty, że to ostatni pojedynek, jest ryzykowne. Natomiast no, pogubił się troszkę Andrzej w pewnym momencie, nie miał taktyki. Chciał koniecznie, mówiąc bokserskim językiem, urwać głowę Adamkowi prawą ręką. Trafił w tym całym niedługo trwającym pojedynku chyba tylko raz lewym prostym, 300. To kiedyś była jego przecież podstawowa broń, a wiadomo, że bez lewej ręki ciężko jest wydystansować. Ciężko w ogóle jest dopaść tak szybkiego zawodnika jak Adamek. Te 116 kg na wadze to też był sygnał, że forma Gołoty nie jest najwyższa. To jednak jest zdecydowana przesada. Nawet biorąc pod uwagę to, że ma 41 lat, to mimo wszystko, kiedy się waży 8 kg więcej od swojego najlepszego okresu, to jest właściwie już wyrok wskazujący dla pięściarza. Tu o tym, że będzie przewaga szybkości zdecydowanie po stronie Adamka, wiadomo było przed walką. Miałem okazję oglądać jednego i drugiego podczas przygotowań. Adamka w Gilowicach, Gołotę w Wiśle. No i to było widać, że pytanie tylko, ja się zastanawiałem, w jaki sposób Gołota mógłby ewentualnie zniwelować tą, chociaż częściowo tą przewagę szybkości. No ale zastanawialiśmy się tak wspólnie z trenerem Kusiorem, byłym prezesem Polskiego Związku Boksowego, który kiedyś trenował Gołotę, czy by nie powinien zmienić pozycji na przez chwilę, bo on to potrafi robić. Ma tą prawą rękę bardzo mocną. Nie zrobił tego ani razu w tym pojedynku. Nie poszukał jakiegoś nie znalazł ani jednego sposobu na to, aby troszeczkę wybić z uderzenia Adamka, kiedy to już się stało. Po prostu chciał oddać za wszelką cenę i w tym momencie był już przegrany. Wiedziałem, że szanse na to, że trafi Adamka, są po prostu właściwie żadne, znikome. Adamek jest za szybki i to był jego styl. Wciągnąć atakującego rywala i tak, a nie inaczej skończyć pojedynek. Bolesna lekcja dla Gołoty, zupełnie niepotrzebna moim zdaniem. Czy to nie jest trochę tak, że Andrzej już powinien być na emeryturze, ale po prostu nie wierzył w to, że bokser, były bokser wagi półciężkiej, może go pokonać? Sam pan kiedyś mówił o podobnej sytuacji z Hasimem Rahmanem i Royem Jonesem, kiedy Rahman się wyśmiał po prostu Roya Jonesa. Czy to nie jest tak, że po prostu Gołota nie wierzył, że ktoś, kto ważył jeszcze 3 lata temu 79 kg, po prostu go zbije? Odpowiedział pan na to pytanie sam. Tak właśnie to wygląda, że myślę, że do Gołoty nie docierało. Po tym pierwszym knockdownie jego reakcja przecież była taka, że on w ogóle był zdziwiony. Co się stało? Leżę na deskach, prawda? Popchnął mnie, to nie powinien mnie sędzia liczyć, ale przecież to był cios, to była kapitalna akcja, to była taka kombinacja lewy-prawy, to co bardzo dobrze robi Tomek Adamek. Po prostu, może nie ma nokautującego ciosu, ale potrafi nokautować, potrafi rzucać na deski, dlatego że bije bardzo szybko i bardzo precyzyjnie i to jest jego atutem, a w wadze ciężkiej szczególnie jest dużym atutem, bo tam zawodnicy są najczęściej wolniejsi. Rozmawiałem z Tomkiem jeszcze podczas jego przygotowań w Stanach, kiedy sparował z Derekiem Rossim. Obecnie zaplecze wagi ciężkie, może nie ta pierwsza dziesiątka, ale druga. Mówi, że radził sobie z nim bardzo dobrze. Czy to znaczy, że Tomek Adamek pokonał starego Gołotę, ale też Tomek Adamek może pokonać czołowych bokserów wagi ciężkiej? Na to pytanie, na odpowiedź na to pytanie musimy poczekać troszeczkę, kiedy spotka się z solidnymi pięściarzami kategorii ciężkiej, no znacznie szybszymi od Andrzeja Gołoty i nie tak wboksowanymi. Takimi, którzy mają jeszcze coś do powiedzenia. No myślę, że stać go na to, żeby walczyć z dobrymi pięściarzami tej kategorii. Czy z najlepszymi, czy z takimi jak bracia Kliczko, ciężko mi powiedzieć. Na dzisiaj chyba jeszcze nie, no ale zobaczymy, jak będzie Tomek wyglądał z tymi, mówię, pięściarzami z bezpośredniego zaplecza ścisłej czołówki. Okiem eksperta Janusz Pindera. Wiadomo, że Tomek Adamek jest w stanie pokonać kogoś takiego David Hay, jak Eddie Chambers, mniejszych, ciężkich. Ale czy Tomek Adamek, kiedy nabierze masy, jeszcze te kilka kilogramów, byłby w stanie wstawić czoła braciom Kliczkom? Wydaje się to raczej nierealne. Tomek jest przede wszystkim pięściarzem bardzo szybkim, mający pomysł na walkę, taktycznie zawsze dobrze przygotowany przez trenera Gmitruka, więc ja myślę, że może by nam pokazał coś, czego po nim się jeszcze nie spodziewamy.
No ale na dziś to bardzo nie wyobrażam sobie Tomka Zwycięskiego w pojedynku na przykład z Władimirem, który ma tak nieprawdopodobnie mocną tą lewą rękę, że właśnie nie ma jak przez nią się przedrzeć, prawda? Zasięg nieprawdopodobny. To jest 2 metry wzrostu prawdziwego atlety, który jest dobrze wyszkolony technicznie, który jest dynamiczny, który jest szybki jak na kategorię ciężką. Także na dziś nie, ale zobaczymy, jak będzie wyglądał, jeszcze raz powtórzę, z pięściarzami, którzy mają znane nazwiska, są solidni w tej kategorii, ale nie odbiegają specjalnie parametrami od Adamka. Takich jest kilku.